Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 20. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Wszystkie oczy na Koszalin. W tej kolejce spotkań odbyły się derby naszego miasta. Gwardia podejmowała Bałtyk. O tym, co się działo w tym spotkaniu i w całej kolejce będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim napastnik Gwardii. Koszalin, Dominik Drzewiecki, witam. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że atmosfera chyba w Gwardii po tym spotkaniu trochę taka kiepska, no bowiem nie tylko nie wygraliście w tym sezonie, w tej rundzie jeszcze żadnego spotkania, nie zapunktowaliście, to jeszcze jednak w tak prestiżowym meczu jak z Bałtykiem, tych punktów również nie udało się zdobyć. No tak, nie ma co ukrywać. Atmosfera nie jest najlepsza, tym bardziej, że to jest trzeci mecz z rzędu, gdzie nie wygraliśmy. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze na tamtą rundę, to właściwie robi się na pewno 5 meczy, gdzie nie zdobyliśmy kompletu punktów, także ciężko jest jak gdyby budować dobrą atmosferę na takich wynikach. Tym bardziej pozostaje niedosyt po takim spotkaniu, gdzie, no co prawda, Bałtyk wygrał 2-1, ale też w dużej mierze zagraliście dobre zawody, mieliście sporo sytuacji, mieliście może nie tyle kontrolę, ale częściej byliście przy piłce, jeżeli chodzi o rywalizację z Bałtykiem. Mimo wszystko Bałtyk okazał się po prostu skuteczniejszy. No tak, nie wiadomo teraz jak na to wszystko spojrzeć, bo faktycznie druga połowa była taka, że no przeważaliśmy, czuliśmy to, strzeliliśmy bramkę na 1-1 i jak to się mówi, poczuliśmy krew i po prostu, tak można powiedzieć, rzuciliśmy wszystko na jedną szalę, tylko można się zastanawiać, że a może powinniśmy szanować ten jeden punkt, ale z drugiej strony, no, jeżeli się czuje swoją okazję, bo takowe mieliśmy, no to głupio by było z tego nie korzystać. Mówi się o tym, że jesteście młodą drużyną, sporo zawodników, którzy naprawdę tam jeszcze 20 lat nie skończyli, są w składzie Gwardii. Zabrakło koncentracji chyba w tej ostatniej akcji, gdzie Bartłomiej Putno zdobył bramkę. To tylko świadczy, może świadczy w jakiś sposób o tym, że albo brakuje właśnie koncentracji, albo brakuje doświadczenia, ale z drugiej strony no nasza defensywa to przede wszystkim doświadczeni zawodnicy. No tak, ciężko teraz mówić, czy to był brak koncentracji w tej końcówce. Wydaje mi się, że po prostu Bałtyk wyszedł z dobrą kontrą. To, że na przykład mamy teraz, no jakby nie patrzeć, faktycznie bardzo młody skład, bardzo wielu młodych chłopaków, ale w tym meczu pokazali się moim zdaniem przynajmniej bardzo pozytywnie, co gdzieś tam daje pozytywny impuls na następne mecze. To spotkanie pokazało w jakiś sposób, że ten młody skład ma potencjał, że trzeba czasu na to, żeby drużyna się skonsolidowała, żeby zawodnicy nabrali doświadczenia i chyba no, można powiedzieć, że to było widać. Tak, potencjał na pewno jest, bo to widać chociażby na treningach. Wiadomo, chłopacy dopiero zaczynają póki co przygodę w seniorskiej piłce, no ale nie można też nie powiedzieć o tym, że no nie mają za dużo czasu na to, żeby jak gdyby dojrzewać do tego, bo zostali wrzuceni na głęboką wodę i są teraz, chcąc nie chcąc, ważnym ogniwem w naszym zespole. Ważnym ogniwem również jesteś ty, od ciebie się wymaga zdobywania bramek, no a w tym meczu no miałeś sporo sytuacji strzeleckich, napastnik musi jedną czy dwie w takich sytuacjach gdzieś tam okazję wykorzystać. Tego szczęścia trochę brakowało, takiego postawienia kropki nad i. Tak, w rozmowie po meczu też o tym wspomniałem, że faktycznie miałem sytuację, mam tego pełną świadomość, ale po meczu zszedłem z takim poczuciem, że troszeczkę zabrakło mi szczęścia, bo chociażby wcześniej wspomniany rzut wolny, jeden czy w sumie drugi też strzał głową, niewiele zabrakło i a nuż troszeczkę więcej szczęścia i my byśmy się pewnie cieszyli z 3 punktów. Zobaczmy, jak to wyglądało. Przypominam, graliśmy w 20. kolejce w Koszalinie. Gwardia podejmowała na własnym boisku Bałtyk. Skróty z tego spotkania i pomeczowe wypowiedzi. W 20. kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Wielkie derby Koszalina. Gwardia podejmowała Bałtyk. Obie ekipy walczą o utrzymanie i sąsiadują ze sobą w tabeli. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Rywalizację rozpoczynamy od akcji Dominika Drzewieckiego. Broni Oskar Pogorzelec. 12. minuta spotkania w ataku Bałtyk. Łukasz Włodarczyk i jest gol na 1-0. Świetnie rozpoczęło się to spotkanie dla drużyny Zandersa. Kolejna akcja w wykonaniu gości. Uderzenie jednak obok bramki.
Rzut wolny dla Gwardii, około 18 metrów do bramki Pogorzelca. Dominik Drzewiecki uderza, myli bramkarza, ale nie trafia w światło bramki. Kolejna akcja gwardzistów i ponownie Dominik Drzewiecki, po raz kolejny niecelnie. W ataku Bałtyk, Paweł Łysiak uderza za pola karnego, broni Hartleb. Dobra akcja gwardzistów, rzut rożny, dośrodkowanie, Dominik Drzewiecki, uderzenie jednak nad bramką. Druga część spotkania, akcja Bałtyku. Strzał po nurki, blokuje Stańczyk. Adrian Cebula lekko za pola karnego, bez problemu broni Pogorzelec. W ataku gwardziści, faulowany w polu karnym Aleksander Karbowiak i sędzia dyktuje jedenastkę. Rzut karny wykorzystał Dominik Drzewiecki, była 65. minuta spotkania. Nadal atakowali gwardziści, rzut wolny. Szygenda blokowany przez obrońcę Bałtyku. Rzut rożny dla Gwardii. Piłka dośrodkowana w pole karne. Drzewiecki jednak obok bramki. W ataku gwardziści. Drzewiecki nad bramką, jednak nawet gdyby trafił, to był na pozycji spalonej. Szygenda dośrodkowuje prosto w ręce Pogorzelca. Osiemdziesiąta ósma minuta, akcja w wykonaniu Bałtyku. Pogubiła się defensywa Gwardii, wykorzystał to Bartłomiej Putno i Bałtyk obejmuje prowadzenie 2-1. Jeszcze próba dośrodkowania, która mogła zagrozić bramce Gwardii. Uderzał Czapłygin, ale nic z tej akcji nie wynikło. Ostatecznie Bałtyk Koszalin wygrywa z Gwardią Koszalin 2-1. Nie wiem, czy teraz się z tym zgodzi, ale samo spotkanie dla nas happy endem, ale stało na, uważam, na bardzo, bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o jakość tego meczu. Praktycznie można powiedzieć, że przed meczem można było się spodziewać, że przy takim pojedynku derbowym tej piłki będzie niewiele, ale myślę, że moje oczekiwania to przerosło. Było naprawdę tej piłki bardzo, bardzo mało i ten mecz tak wyglądał, że no, ciężko o samej grze coś dobrego powiedzieć, natomiast no, cieszy przede wszystkim wynik końcowy. Udało się wygrać spotkanie. Obydwa zespoły są w trudnej sytuacji w tabeli, także tutaj no, te trzy punkty dla nas są bardzo, bardzo, bardzo ważne i pomijając nawet fakt, że był to pojedynek derbowy, który ma swój smak i tak dalej, ale tutaj z samej matematyki naprawdę bardzo, bardzo ważne trzy punkty dla układu tej wiosny. Naszym celem było oczywiście zwycięstwo dzisiaj, w związku z tym to parcie, ta gra, ten atak, bo można było kalkulować na koniec i szanować ten punkt, ale zakładaliśmy sobie, że gramy o pełną pulę. W związku z tym nadzieliśmy się na jedno z nielicznych kontr, bo tylko po przerwie. Bo jak sobie przypomnę, to tych sytuacji stworzonych przez zespół Bałtyku było bardzo mało. Natomiast nam gdzieś zabrakło tego ostatniego podania, może przedostatniego. W niektórych przypadkach troszeczkę skuteczności. Ja nie byłbym taki ostry, jeżeli chodzi o ocenę. Znaczy, no nie wiem, jak ten rozumiał swój zespół, natomiast ja gdzieś tam dostrzegłem w tym zespole, szczególnie po przerwie, może nie wybitny zespół, który gra super w piłkę, ale gdzieś tam dostrzegłem chociaż trochę jakości. Część akcji fajnie się zazębiała, część na pewno należy uznać za pozytyw. No, pracujemy w tygodniu bardzo ciężko nad tymi rzeczami i ja osobiście dostrzegłem efekty tej pracy. Na pewno chciałem podziękować chłopakom, zresztą powiedziałem im w szatni, panowie, co prawda przegraliśmy, ale ja z was jestem dzisiaj zadowolony, dumny. Co prawda w piłce nożnej liczą się tylko i wyłącznie bramki i tego dzisiaj zabrakło. I tutaj na pewno trzeba ubolewać nad tym.
ale myślę, że to jest dobry prognostyk przed następnymi meczami. Wierzę, że ci młodzi chłopcy z meczu na mecz będą nabierali doświadczenia i efekty przyjdą niebawem. Kiedy Schubert czy Bednarski będą gotowi do gry? Wydawało mi się, że będą już gotowi na Bałtyk, natomiast no, obydwaj weszli w trening i niestety no, prognozy nie są najlepsze. Schubert minimum miesiąc czasu, nawet półtora, z tego co mówił jego fizjoterapeuta. Jest do końca tygodnia w Szczecinie, tam się kuruje. Potem wróci do nas, przejmie go nasz fizjoterapeuta, zobaczymy jakie będą rokowania. No, nie ma co ukrywać, no, wszyscy wiedzą o tym, jak, co znaczy dla nas Michał. Jego gra na skrzydle, jego siła, jeżeli chodzi o zagrania do przodu ofensywne, jest wielka. Natomiast Bednarski no też przed trening potrenował dwa dni. W trzecim dniu zaczęło go znowu boleć, wysłałem go do fizjoterapeuty. Na wstępnie tygodniowa przerwa od treningu. Dodatkowo jeszcze kontuzja Dondery. Ale no nie chcę narzekać, tak, bo jakby znowu ktoś mi powie, że narzekam. No nie narzekam, po prostu tak wyszliśmy takim składem, ten skład miał wyjść i miał dzisiaj wygrać, tak. Widziałem, że chcieli wygrać, tak, także nie mam do nich pretensji, no. Dążyli do zwycięstwa, robili wszystko. Widziałem u niektórych chłopaków po meczu łzy na twarzy, także zostawili masę zdrowia i serca dzisiaj na boisku. Dla niektórych były to pierwsze derby, takie poważniejsze, w związku z tym przeżywali to bardzo i trema ich nie spaliła, grali, walczyli. Chcieli pokazać, że to oni powinni grać, a nie inni. Myślę, że po części mi się udało. No, zawsze gdzieś tam wiadomo, jak takim weryfikatorem tego wszystkiego będzie wynik. No i niestety, patrzymy na to z punktu widzenia wyniku. No i punktów nie ma i to jest jakby główny problem. Patrząc na te skróty, jeżeli chodzi o spotkanie Gwardii z Bałtykiem, no to sytuacji mieliście naprawdę sporo. Gdzieś tam zawsze czegoś brakowało, jakiegoś drobnego elementu, żeby to spotkanie no nie tylko przegrać, ale przede wszystkim zremisować, być może wygrać. No tak, no tak jak wcześniej mówiłem, może troszeczkę tego szczęścia, ale z drugiej strony nie można wiecznie na to szczęście liczyć. Trzeba dać coś od siebie i no faktycznie, jak spojrzymy na ten skrót, no to zabrakło trochę zimnej krwi, może w niektórych sytuacjach trochę skuteczności i byłoby inaczej. Szczęście szczęściem, ale tak naprawdę też trzeba przyznać, że Bałtyk te dwie akcje, po których zdobył bramki, naprawdę takie szkoleniowe dla trenera, żeby naprawdę tutaj gdzieś koncentrację w defensywie popracować nad tymi elementami, bo chyba tego właśnie w tych sytuacjach brakowało. Tak, szczególnie w tej drugiej sytuacji zauważyłem, że no, akcja dwójkowa rozegrana no, świetnie można powiedzieć, bo tam było chyba naszych pięciu czy sześciu nawet może zawodników, jakbyśmy dobrze policzyli. No i dwójka rozpracowuje całą defensywę i niestety mamy 2-1. Zobaczmy podsumowanie tego, co się działo w 20. kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 20. kolejki spotkań. Bałtyk wygrywa z Gwardią. Górnik Konin przegrywa z Kotwicą Kołobrzeg 2-3. KKS Kalisz wygrywa z Sokołem Kleczew 4-3. Lech 2 Poznań pokonał KP Starogard Gdański 2-1. Polonia przegrywa z Mieszkiem 2-4. Chemik Bydgoszcz wygrywa z Radunią Stężyca 2-1. Jarota remisuje starcie ze Świtem 1-1. Punkty walkowarem dla Bieżycy Pelplin. Oto aktualna tabela. Po 20 kolejkach KKS Kalisz na miejscu pierwszym 50 punktów, 48 mają Lech 2 Poznań i Mieszko Gniezno, 45 Radunia Stężyca, 41 Kotwica Kołobrzeg, 39 Sokół Kleczew, 35 Bałtyk Gdynia, 34 KP Starogard Gdański, Polonia Środa Wielkopolska. Dolna część tabeli, Świt ma 31 punktów, 29 Górnik Konin, 21 Jarota, tyle samo Gwardia Koszalin i Bałtyk Koszalin, 19 ma Pogoń Szczecin, Chemik 16, 11 Wieżyca Pelplin. Program 21. kolejki. Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Pogonią 2 Szczecin. Mieszko podejmie Gwardię Koszalin. Kotwica zmierzy się z Wieżycą Pelplin. KKS Kalisz podejmuje Jarotę Jarocin. Sokół Kleczew zmierzy się z Lechem 2 Poznań. Radunia Stężyca z Górnikiem Konin. Bałtyk Gdynia zmierzy się z Chemikiem. KP Starogard Gdański podejmuje Polonię Środa Wielkopolska. Pauzuje Świt Szczecin. Co do 20. kolejki, trzeba powiedzieć, że tutaj na pierwszy plan oczywiście derby Koszalina, ale z drugiej strony no, niespodzianka w meczu Chemika Bydgoszcz, który wygrywa z Radunią Stężyca, z zespołem, który bije się o czołowe miejsca 2-1, także Chemik pokazuje, że będzie walczyć mocno o utrzymanie. No tak, w tej dolnej części tabeli, no, tam walka będzie myślę do samego końca o to utrzymanie i
Myślę, że takie wyniki nie będą rzadkością, że jeszcze chociażby my nieraz zaskoczymy pozytywnie i też z czubem, można powiedzieć, wygramy. Dla was tak naprawdę nie do końca trzeba się przyglądać tym zespołom, które wygrywają cały czas te wszystkie spotkania, są w ligowej czołówce, ale mimo wszystko ta walka o pierwsze miejsce naprawdę zapowiada się emocjonująco. 4, 5, 6 zespołów, które będą walczyć o awans w tym sezonie. No tak, właśnie ten czub jest strasznie wyrównany. Gdzieś można typować, ale końcowe rozstrzygnięcie, jakie będzie, kto awansuje do tej drugiej ligi, ciężko wskazać. Miałem przed wami pojedynek z jednym z takich drużyn, zespołów, Mieszko Gniezno. Zespół, który jest w tej chwili wysoko w ligowej klasyfikacji, jest na trzecim miejscu i drużyna, która ostatnio prezentuje się znakomicie. Zwycięstwo z Polonią Środa Wielkopolska na wyjeździe, to już świadczy o tym, że ta ekipa jest naprawdę bardzo mocna. Tak, Mieszko pokazało już na jesień, że są bardzo silną ekipą. Teraz mimo osłabień kadrowych, jakie tam zimą nastąpiły, widać, że nadal będą się walczyli w walce o awans. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższy weekend. Mieszko Gniezno będzie gospodarzem meczu z Gwardią Koszalin. To spotkanie w Gnieźnie. W Koszalinie odbędzie się pojedynek pomiędzy Bałtykiem Koszalin a Pogonią 2-6. To ten pojedynek najbliższą sobotę, dosyć wcześnie, bo o godzinie 12. Na oba mecze można się wybrać. Oczywiście my zapraszamy państwa na wszystkie pojedynki. Kotwica Kołobrzeg, 3 zwycięstwa za sobą i w tej kolejce mierzy się na własnym boisku z Wieżycą Pelplin i raczej wszystko wskazuje na to, że wygra kolejny pojedynek. Zatem walka o awans będzie się nadal znakomicie toczyć właśnie w tej ligowej czołówce. Moim państwa gościem był dzisiaj napastnik Gwardii Koszalin Dominik Drzewiecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa na kolejne wydanie magazynu Ligomax za tydzień. Do zobaczenia.